Cześć wszystkim, Emilia Bogucka, TV Reklama. TV Reklama, czy nie? Nie, dzisiaj nie. Nie? Nie, ze mną Ewa Brodnicka, hej. Słuchaj, już dałam tyle wywiadów, że sorry, myślałam, że już byłam i że może wam się coś pomyliło. Nie. Dobry wieczór, hej. Jak wrażenia po konferencji? Bardzo miłe, sympatyczne, jak zawsze wszystko profesjonalnie. Widzieliśmy się dzisiaj, czy miałyśmy taką możliwość porozmawiania z Kamilą pierwszy raz tak naprawdę gdzieś o tym pojedynku. Widzieliśmy się na gromdzie, tam się trochę poprzepychałyśmy, ale tam było trochę za dużo alkoholu, więc tak naprawdę nie miałyśmy się o co do siebie przyczepić. Bo między wami był jakiś konflikt niedawno. Nie, tak się tylko wydaje, że między nami był konflikt, my go próbujemy wzbudzić. A, okej. Okay. My próbujemy sobie, wiesz, powciskać szpileczki i dzisiaj były te szpileczki, tylko że one były bardziej kulturalne, tak? Nie było tam chamstwa, nie wiem, zamknij ryj czy coś w takim. Czyli to jest bardziej dla widzów? Co bardziej dla widzów? Wasze takie przytyczki, żeby było ciekawiej, bo między wami nie ma złej. Wiesz co, no ona się zawsze gdzieś tworzy między zawodnikami. Czasami to wynika wcześniej z dymów, a czasami te dymy dopiero pojawiają się podczas konferencji, podczas właśnie walki, gdzie nakręcamy się na ten pojedynek i wiesz, próbujemy coś tam no, wycisnąć wiesz, z tych rozmów. A powiedz mi, dlaczego znowu MMA? Ostatnio była przegrana z twojej strony i ja na przykład myślałam, że następna walka będzie w boksie. I dlaczego jednak MMA? Był taki plan, żebym zaboksowała, natomiast ja już powtarzam, że jeżeli zaboksuję, to Mistrzostwo Świata, chciałabym taką szansę dostać, wtedy taką walkę podejmę. A tutaj no po prostu Freak Fight był dość interesującym znowu wyzwaniem, wiesz, fajna organizacja, High League, trzecia gala, dobra garza, dobra wypłata, dlaczego nie? Okej, okay, a powiedz, jak myślisz, czy walka z Kamiszką będzie dla ciebie wyzwaniem? Ja myślę, że to będzie dla niej większe wyzwanie. Na pewno w stójce jestem dużo lepsza. Ona podobno ma lepszy parter, czy na pewno ma lepszy parter, bo ja parter trenuję od 5 miesięcy. Ale zrobię, wiesz, wszystko co w mojej mocy, żeby ta stójka była tak teraz przepracowana, wiesz, wychodzę na pewno bez kontuzji, żadne kolana, będę się dobrze poruszać w oktagonie i myślę, że to będzie naprawdę dobra rywalizacja, będą tam bomby. Będzie się działo i myślę, że skończy się walka przez knockout. A w której rundzie myślisz? Nie wiem, w której rundzie. Tego nie jestem w stanie przewidzieć. To jeszcze sobie wywróżę. Dobra. A jeszcze powiedz mi, czy rewanż z Lil Masti jest taka opcja? Najpierw skupiam się na Kamiszce, a później mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy na temat rewanżu z Lil Masti, bo czuję już taki niedosyt. Gratuluję Lil Masti, na pewno była dużo lepsza ode mnie w parterze, ale czuję, że mogłabym to wykończyć, wiesz, w stójce, że zupełnie bym tą walkę inaczej rozegrała, gdybym wyszła, wiesz, na 100%, a nie byłam na 100% przygotowana przez kolano. No i jakby tego chyba też oczekują, wiesz, widzowie. Z tego, co czytam, co widzę, to cały czas każdy mnie pyta o ten rewanż z Lil Masti. A jak wyglądają wasze stosunki teraz? Bardzo dobrze. Przybiłyśmy sobie dzisiaj piątkę. Jakby wiesz, walczyłyśmy, my się nakręcamy na pojedynek, tak? To jest show, to nie mają być jakieś, wiesz, klepanie kotletów i nie umawiamy się na kawę, tylko po prostu to ma być show, to ma być coś elektryzującego. A kibicujesz Lil Masti w pojedynku z Zuzi? Wiesz co, niech wygra lepsza. Ja jakby nie przyjaźni się ani z jedną, ani z drugą, więc niech wygra lepsza. Aczkolwiek zakładam, że wygra Lil Masti. Jest od niej lepsza w parterze, jest po prostu lepszą rywalką. Tylko że nie wiem, czy wiesz, one się biją w boksie birmańskim. Jak ty właśnie, no właśnie. Dużo wywiadów. Wiem, właśnie, no tak, w boksie birmańskim, no właśnie, tutaj jakby, gdyby to była walka tylko i wyłącznie w MMA, na takich standardowych zasadach, to no Lil Masti na pewno jakieś 90% dla niej. Ale mimo tego, że nawet się biją w stójce, to wiem, że Lil Masti już od jakiegoś czasu, wiesz, trenuje ciężko, przygotowuje się i kopie i ma tą stójkę na wyższym poziomie. Ty byś była w stanie zawalczyć w takim boksie birmańskim? Bo bym chciała. Żeby nie wychodziłabym ze strefy komfortu, byłabym w stójce. Dajcie mi cokolwiek, stójkę. No a tak, no wiesz, wychodzę ze strefy komfortu, no bo jakbym miała się bić, wiesz, w tym boksie birmańskim, no to chciałabym kiedyś właśnie z Lil Masti. Tylko to są małe rękawice, można uderzać głową, to jest takie brutalne.
Dobrze, niech tak będzie. Niech to będzie brutalnie, ale nie lubię, wiesz, tarzania się po ziemi, nie? A tutaj może tak być w tej walce z Kamiszką? Ona może sprowadzać do... Na pewno to będzie jej główny cel. Ona będzie chciała sprowadzać do parteru. Aczkolwiek powiedziała też, że chce się bić w stójce, że nie boi się mocnych wymian. I wiesz, da z siebie na pewno wszystko. Okej, a powiedz mi jeszcze, jak oceniasz kartę walk na High League? Bardzo dobrze, wiesz co, za każdym razem mnie zaskakują, za każdym razem, wiesz, no co się na, chociażby na pierwszym panelu działo, bo potem to nie widziałam, ale wiesz, dym, awantury i też dobry poziom sportowy. A czekasz na którąś walkę? Tak najbardziej? Na dziewczyny na pewno. Don Diego też, o, to jest akurat chłopak z Gromdy. Także na moją walkę czekam, jak to wszystko się rozwiąże. Kibicuję każdemu, niech wygrają lepsi. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj main event to jest Marcin Dubiel i Alberto. Czy ty uważasz, że to zasługuje na miano main event? Wiesz co, dlaczego nie? Tutaj jakby to nie są do końca gale jakby sportowe, tylko freakfightowe i liczy się bardziej show, zasięgi i tak dalej. Oczywiście jakby już ta sama walka jest na końcowym znaczeniu, więc a są takie opinie, że oni nie zasługują na tę walkę? Słyszałam, że na przykład Denis i Don Diego to by był lepszy main. Wiesz, to pewnie zależy od tego, kto to komentuje. Ja myślę, że karta została super ułożona, przemyślana. Tutaj nie ma przypadków, naprawdę. Uwierzcie mi, tutaj nie ma przypadków. Będziecie na pewno zadowoleni. Wykupujcie per-per-view albo bilety i widzimy się na żywo w Gdańsku. A powiedz jeszcze, jak ci się współpracuje z Hailey? Fantastycznie, naprawdę. To są ludzie, którzy organizują naprawdę galę na najwyższym poziomie. Uwielbiam tutaj być, uwielbiam być na konferencjach. Ten cały kontakt, wiemy, co mamy robić, wiemy, wiesz, jakie są działania medialne. Rewelacja. Czyli twoje następne walki raczej będą w High League'u, czy może też będą w Fame? Pomidor. W High League'u. No to super. No to co? Dziękuję ci bardzo za wywiad. Jeszcze masz dużo wywiadów. Nie, już kończę. Ja uciekam. Już kończysz? Ja już po prostu... To dobrze, że zdążyłam. Ja już nie wiem, co mówię, rozumiesz? No, właśnie słyszałam. Już po prostu nie wiem, co mówię, nie wiem, jakie są pytania, także za dużo tego wszystkiego. Wracam do, wiesz, do mojej przyjaciółki, do garderoby. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie.